Szanowni przedsiębiorcy, miesiąc temu rozpocząłem akcję Przedsiębiorcy zwalniają polityków. W odpowiedzi otrzymałem bardzo, bardzo dużo waszych zgłoszeń, zarówno głosów poparcia, jak i chęci przyłączenia się do partii. Za wszystkie serdecznie bardzo wam dziękuję. Niestety nie jestem w stanie wszystkich na tym etapie zaprosić do współpracy przy tym projekcie i chciałbym, żebyście poświęcili te 10 minut, wysłuchali ten materiał do końca, być może krócej, nie wiem w tej chwili ile on będzie trwał, po to, żebyście zrozumieli, jaka konkretnie jest idea Partii Przedsiębiorców, jak chcemy to zorganizować. Odpowiem też na pytania, jakie się pojawiały, skąd taka wielka kwota składki, i być może wyjaśnię inne wątpliwości, jakie się pojawiły. Żeby wszystko dla każdego było jasne, potrzebny jest wstęp. W tym wstępie chciałem wam opowiedzieć, jak standardowo powstają partie buntu. Spójrzcie na ten rysunek. Powstawanie partii buntu zaczyna zawsze się od bardzo medialnego lidera. Petru, Biedroń, wcześniej Janusz Palikot. Zresztą Platforma też trochę powstała w ten sposób, tam mieliśmy trzech tenorów, jeśli dobrze pamiętacie. No, można wspomnieć teraz Szymona Hołownię. Ten lider oczywiście skupia wokół siebie wyborców. Jest jakaś grupa społeczna, której on odpowiada, która jest zainteresowana jego pomysłami. Następnie między tym liderem a tą grupą społeczną przestrzeń zostaje wypełniona działaczami. W tej przestrzeni między kandydatem a między wyborcami to musi powstać grupa organizująca pracę tej partii, buntu, jakakolwiek powstaje. I ta grupa powstaje na bazie nadziei. Ludzie wierzą, ale nie wcale, że ten lider zmieni kraj, bo w to wierzą wyborcy. Ci, którzy się angażują w pracę, wierzą, że może uda im się wejść na listy, że może uda im się załapać jako kandydat do samorządu i tak dalej, i tak dalej. Tą nadzieją motywowani są działacze, którzy wychodzą spośród wyborców. Oczywiście działacze przeważnie mają dużo wolnego czasu, gorzej u nich jest z finansami. I w tym miejscu pojawiają się przedsiębiorcy. W każdej z tych formacji potrzebni byli ludzie, którzy włożą pieniądze. Oczywiście nie wszyscy przedsiębiorcy dostąpili szansy kandydowania, bo tym liderom ci przedsiębiorcy potrzebni są tylko po to, żeby dofinansować ten ruch. Bo w rzeczywistości każdy z tych liderów, i Biedroń, i Petru, i Palikot, i może jeszcze kogoś nie wymieniłem, on ma dookoła siebie wianuszek zaufanych osób. I to te osoby wylądują na listach. No tutaj przywołany Robert Biedroń, jego partner życiowy dostał się do parlamentu i pan Łukasz ze Śląska. I koniec. To są bardzo zaufane osoby, a ci wszyscy na dole nie mieli żadnych szans, zostali olani totalnie przez Roberta, nie wrócił, nie wystartował do parlamentu, nie dał im szans nawet, żeby wystartowali do Sejmu. Ale olejmy już Roberta Biedronia. Generalnie struktura jest właśnie taka. Lider, wierzący w szansę na zdobycie mandatu działacze, przedsiębiorcy dostarczający kasę i w ostatniej chwili pojawiają się przyjaciele króliczka, którzy obsadzają numery jeden na list. I teraz mogę wrócić do mojej opowieści o tym, jaki jest pomysł na partię przedsiębiorców. Otóż ta cała historia standardowa, ta piramida standardowych partii generalnie buduje ogromny chaos przed wyborami, bo ludzie działają z nadzieją, że będą jedynkami na listach, ale jak już się okaże, kto jest jedynkami na listach, powstaje gigantyczne zamieszanie. Walka o stołki trwa już wcześniej. Chciałbym tego uniknąć. Byłem świadkiem tej obrzydliwej walki o koryto u Palikota. Piotr Misło chciał mnie angażować jako jednego z kandydatów Nowoczesnej. Odmówiłem. Też miałem doskonały przegląd, co tam się dzieje. Z racji kontaktów z byłych, z ludźmi z ruchu Palikota, mniej więcej ta sama grupa ludzi działa u Biedronia. Też widziałem, jak to się wszystko toczy. Chciałbym tego uniknąć. Chciałbym, żeby powstała partia przedsiębiorców, która będzie zorganizowana na zasadzie firmy. I teraz, żeby tą partię zorganizować, potrzebne jest 41 osób, które będą odpowiadać 41 okręgom wyborczym i te osoby przyjmą na siebie od razu z góry, teraz, w tym roku, przyjmą na siebie ciężar organizacji pracy Partii Przedsiębiorców.